Panie Stanisławie, co pan sądzi w kwestii Sądu Najwyższego? Pyta pan Filip. No to, że obecna pani sędzia zostanie powołana, było wiadomo już powiedzmy miesiąc temu. Pan Lackowski, nazywa się chyba Lackowski, ten, co był rzecznikiem Sądu Najwyższego. Co to go teraz Duda mianował na prezesa tej części karnej, tylko jeszcze nie przyjął. Mówił to już dawno, opowiadało się, że cokolwiek tam sąd nie uchwali, to ta pani Manowska, czy jakoś tak, nie wiem, że ona będzie prezesem, pierwszym prezesem, więc te wszystkie wybory w Sądzie Najwyższym są, to jest pic na wodę, udawanie, bo tak ma być i ona ma być wybrana. No i została wybrana, no miał rację, także co mam tu odpowiedzieć? Ocenę tego też państwo sami mają. Jeżeli udaje się, że się kogoś wybiera, a wiadomo wcześniej było, że będzie ten konkretny wybrany, bez względu na decyzję większości czy nie większości, no to. To po co to było robić? No to jest po prostu hipokryzja i takie oszustwo, nie? I tyle, no.